Problem z siecią w Polsce to jest jakby nieustający temat, który ciągnie się praktycznie od czasu dynamicznego rozwoju energetyki odnawialnej. No w naszym przypadku w Polsce to na początku były wiatraki, tak, na lądzie. To było główne źródło energii odnawialnej. I ze swoich doświadczeń pamiętam czasy, kiedy mieliśmy przystopowanie rozwoju jeszcze przed ustawą odległościową, ze względu na brak możliwości przyłączenia, tak? Te sieci były w takim stanie, dopiero właśnie dynamiczny rozwój wiatraków wymusił trochę inwestycje w sieci przesyłowe, w tym sieci przesyłowe po stronie operatorskiej i jakby środki finansowe, które były przetransferowane od deweloperów projektów wiatrowych, pozwoliły tak firmom dostosować tą sieć do potrzeb. I ten sam moment mamy teraz dla fotowoltaiki. To jest dokładnie to samo. Mamy bardzo dynamiczny rozwój instalacji fotowoltaicznych na każdym poziomie mocy, tak? Czyli na najniższych napięciach, na średnich napięciach, na wysokim i na najwyższym również, bo PSE również wydaje warunki przyłączenia dla farm fotowoltaicznych. I znowu docieramy do tego samego momentu. Sieć przestaje być dostosowana do potrzeb. Oczywiście farmy fotowoltaiczne są trochę, może to kolokwializm, łatwiejsze dla sieci. Dlaczego? Dlatego, że produkują w dzień. Czyli możemy przewidzieć, że za dnia będziemy mieć z tym problem, w nocy no nie sądzę. Natomiast jakby przejdźmy te szczeble od tych najniższych napięć, tak? Czyli tych takich instalacji prosumenckich. Tak, to faktycznie jest duży kłopot, szczególnie tam, gdzie to zapotrzebowanie energii w szczycie jest najniższe, czyli powiedzmy małe miejscowości, na wsi, tam będziemy mieć największe problemy, dlatego że tam w szczycie tej energii nie da się po tej istniejącej sieci przesłać. Co będzie powodowało, że będziemy mieć wyłączenia tych instalacji, no lub jakieś problemy z tak zwaną jakością prądu w sieci, tak? Czyli krótko mówiąc przepięcia, no różnego rodzaju, mam nadzieję, że to będzie jak najrzadsze. Natomiast takie informacje mamy od operatorów. Jeżeli przejdziemy na poziom średniego napięcia, to praktycznie on już jest całkowicie zapchany, jeżeli możliwość przyłączeń. Tutaj te przyłączenia wszystkie skonsumowały małe instalacje fotowoltaiczne, małe farmy fotowoltaiczne do 1 MW, które bardzo popularne były w Polsce i aktualnie się budują. I to jest dokładnie to samo. Na każdym etapie mamy ten sam kłopot. Docieramy do momentu, kiedy kończy się możliwość przesyłania wytworzonej energii, a że ona jest wytwarzana w szczycie, tak? Czyli krótko mówiąc, kiedy świeci najmocniej słońce, wtedy się pojawia. Fajnie, będziemy mieć lato, coraz więcej osób ma klimatyzatory, pojawiają się, nie wiem, samochody elektryczne, które w tym czasie odbierają tą energię, natomiast no, zapotrzebowanie na energię w szczycie nie podąża za jej podażą, tak? Czyli popyt nie pokrywa podaży i stąd wynikają te kłopoty. Co zrobić? To jest dobre. Rozwiązaniem byłoby jakby wyciągnięcie wniosków z tego, co było z wiatrakami, czyli większa współpraca operatorów, większa chęć współpracy operatorów z deweloperami, szczególnie dużych farm fotowoltaicznych, dlatego że wtedy ta kooperacja ma największe szanse powodzenia, do tego, żeby dostosowywać sieci, żeby identyfikować te główne punkty, gdzie faktycznie trafiamy na zatory, nazwijmy to w przesyle. Natomiast na niższych napięciach, no tu rozwiązania istnieją, tylko że utknęły w rozwiązaniach prawnych, bo wiem, że ustawa o magazynach energii jest w Sejmie, natomiast co się z tym dalej dzieje, no ciężko powiedzieć.